Wiceminister odwołany ze stanowiska. Janusz Kowalski odwołany ze stanowiska wiceministra. Polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski zdymisjonowany ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych. Jak przekazał szef resortu Jacek Sasin, dokument podpisał już premier Mateusz Morawiecki i zostanie on w sobotę przekazany Kowalskiemu. Decyzja o odwołaniu Janusza Kowalskiego z funkcji wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych miała zapaść na spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Martwi mnie, że na prawicy rozpoczynają się kłótnie i eksperymenty programowe. To może skończyć się katastrofą i tym, że w 2023 prawica przegra wybory, powiedział Janusz Kowalski w rozmowie z Piotrem Witwickim dla tygodnika imperii.pl. Przeczytaj całą rozmowę. Jacek Sasin, sprawa przesądzona. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin był pytany w radiu RMF FM, czy wiceminister Kowalski może już żegnać z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Na moim biurku leży w tej chwili już podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego dymisja ministra Kowalskiego, także jeszcze dzisiaj pan minister ją otrzyma. Misja ministra Kowalskiego w resorcie aktywów państwowych tym samym dobiega końca, poinformował Sasin. Kim jest Janusz Kowalski? Urodzony w 1978 roku Janusz Kowalski to były członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Przymierza Prawicy czy Platformy Obywatelskiej. Była także prezesem Stowarzyszenia Stop Korupcji, wiceprezydentem Opola, a w czasach rządów PiS członkiem zarządów PGNiG oraz PWPW. Do Sejmu dostał się w 2019 roku, startując z list PiS jako przedstawiciel Solidarnej Polski. W tym samym roku został wiceministrem aktywów państwowych i pełnomocnikiem rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Efekty mojej pracy są widoczne. Zespół prawników, który zbudowałem, wywalczył dla Polski 6 miliardów złotych. Dziś jestem za dalszymi reformami, dlatego razem z ponad 60 ekspertami przygotowaliśmy największą od 20 lat reformę kodeksu spółek handlowych po to, by na przykład członkowie rad nadzorczych i zarządów mieli nowe obowiązki w zakresie nadzoru, opowiadał w rozmowie dla tygodnika imperii.pl.